Tą szklankę po pośle Kurskim to odstawię. Dziękuję za aplauz ze strony klubu PiS. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Poseł Kurski kilkanaście miesięcy temu powiedział: ciemny lud wszystko kupi. I zgodnie z tą metodą dzisiaj poszedł ostro. Po pierwsze, panie pośle, przypisał pan swojemu klubowi reformę edukacji, mundurki, a ja mam tutaj głosowanie. Głosowanie w sprawie mundurków. I jak głosował klub PiS? Za 68, przeciw 61, nie głosowało 24. Patrzę, jak pan głosował, panie pośle, i pan głosował przeciw. Wysoki Sejmie, jeszcze tylko 10 sekund na okrzyki, potem przerwa techniczna. Proszę kontynuować, panie marszałek, doliczy mi ten czas, bo nie mogłem w tym czasie mówić. Jacek Kurski, głosowanie numer 43, 2 marca 2007 roku, godzina 20:10, sekund 53, punkt 15, sprawa mundurków, był pan przeciw. Dlaczego pan kłamał przed chwilą? Dlaczego pan kłamał? Dlaczego przypisał pan sobie coś, co nie jest pańską zasługą? Przeciwko czemu pan głosował? Okłamał pan Sejm, tak jak okłamujecie nieustannie. Powiedział pan, że rząd wprowadził wczoraj ulgę prorodzinną. No to bierzemy głosowanie. Głosowanie, no powinien pan pamiętać. Głosowanie. Za poprawką z PiS-u. Szacunek, panie pośle, Stanisław Szymon Giżyński. Posłów z PiS-u 1. Za ulgą prorodzinną 1200 zł na dziecko. Za ulgą, która daje polskim rodzinom, 5 milionom polskich dzieci, pierwszy realny instrument polityki prorodzinnej. Wniosek Ligi Polskich Rodzin i Prawicy Rzeczpospolitej. Jakżeście głosowali, panie pośle? Na 151 posłów, za 1. Przeciw 135, nie głosowało 15. Szukam pana posła Kurskiego. Nieobecny. Kurski. Nieobecny. Nie spełniło się obowiązku poselskiego. Ale tutaj pan poseł Cymański był obecny, sprawdzimy, bo tak krzyczy. Był pan obecny, panie pośle. Głosował pan przeciw. Poprawka przeszła nie waszymi głosami. Jeden poseł z PiS-u głosował za podatkiem prorodzinnym. Pół godziny temu powiedział pan, że to jest zasługa PiS-u. Dlaczego pan kłamał, panie pośle Kurski? Becikowe. Powiedział pan, panie pośle, że becikowe wprowadził rząd. Że wprowadził becikowe rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ha, za czasów. A jakie było stanowisko rządu, panie pośle Kurski? Nie, panie pośle. Stanowisko rządu wyrażone z tej mównicy było konsekwentnie przeciw. I to zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, gdzie odrzucono propozycję sejmową i trzeci raz głosowane było w Sejmie.
Jak pan głosował? Panie pośle, poszukajmy. Jak pan rozgłosował? Mamy tutaj PiS. Za. Dwóch. Poseł Dolata, szacunek, panie pośle. Poseł Rogacki, również szacunek. Przeciw. Czytamy. Czytamy. Jest. Pan poseł Kurski jest. Był pan przeciw, panie pośle. Dlaczego pan kłamał? Przecież pan powiedział przed chwilą, że wprowadziliście becikowo. Wyście byli przeciw, panie pośle. I to jest tyle, co z pańskiego wystąpienia zanotowałem i sprawdziłem. Bo przecież nie byłem w stanie w ciągu godziny sprawdzić wszystkich pańskich tez. Natomiast chciałem sprostować jedną pańską tezę, którą postawił pan na początku. Powiedział pan, że ta debata wynika z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił odważnie poddać się weryfikacji wyborców, pójść na wybory, albowiem rozpadła się koalicja. Panie pośle, przecież wszyscy wiemy, jak jest. Postanowiliście pójść na wybory dlatego, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła wasze sprawozdanie. Straciliście 65 milionów złotych i jedyną drogą odzyskania tych pieniędzy są wybory. I postanowiliście zaryzykować władzę dla tych pieniędzy. Takie są fakty. Dla kasy. I dlaczego pan kłamał? Jak się przyjrzeć działaniom rządu i PiS-u? Za wyjątkiem tego, co robiła Liga Polskich Rodzin, za moment o tym wspomnę. Chciałem powiedzieć, panie pośle, szanowni państwo, o trzech partiach, które dzisiaj składały wniosek o samo rozwiązanie. Razem tworzyliście okrągły stół. Platforma Obywatelska, ludzie SLD i PiS. Pretendujecie do roli tych, którzy ją rozliczają. A kto się najwięcej uwłaszczył w tym czasie? Czy my mamy budynki w Warszawie we władaniu? Czy my mamy jako środowisko majątek dawnej RSW Prasa Książka Ruch? Nie. Razem tworzyliście trzecią RP, Platforma, SLD i PiS. Razem poparliście sukces pana prezydenta w Brukseli. Przyjęcie konstytucji. To dlaczego żeście ten traktat podpisali? Dlaczego żeście zgodzili się na ten traktat? Przecież to jest ewidentna zdrada programu. I dzisiaj kłócicie się z Platformą o głupoty, o szczegóły, o drobiazgi, a istota waszej władzy była zawsze ta sama. Razem Platforma, SLD i PiS realizujecie ten sam program budowy kontynuacji trzeciej RP. Nic nie zostało z waszego projektu. Razem chcecie wprowadzić euro. Macie, panie pośle, czy może pan zmierzać do końca, bo jeszcze minuta tego przedłużonego czasu panu została. Dziękuję, ale od samego początku zmierzałem do końca, panie marszałku. To chyba prawda, panie pośle. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, nie myślcie, że na wasz podział, który zaś sobie ułożyliście, panie pośle Tusk, u pana prezydenta, ułożyliście sobie, że tak podzielicie scenę polityczną na Platformę i PiS z koncesją dla SLD, że się naród da nabrać. Tak już próbowaliście w zeszłej kampanii i nie do końca się wam udało. Myślę, że również teraz nie uda się wam podzielić kraju na dwa niby zwalczające się bloki, które po cichu, przy czterech winkach, dogadują się ze sobą, gdy jest taka potrzeba. Panie pośle, już pan wyczerpuje przedłużony czas, także proszę kończyć w ciągu 15-20 sekund. Dziękuję panie marszałku. Już ostatnie zdanie. Poparliśmy rząd Jarosława Kaczyńskiego, bo wam zaufali.